W dzisiejszym Klubotygodniku o tym, czy Afroamerykanie w USA rzeczywiście mają powody, by protestować, dlaczego te protesty wybuchły właśnie teraz i jak to się przełoży na tegoroczne wybory prezydenckie. Na wstępie chciałem Wam jeszcze podziękować za to, że jesteście z nami, oglądacie Klubotygodniki. Jeżeli w ogóle podoba Wam się to, co robimy razem z Piotrem Trudnowskim, Bartkiem Ząbkiem i Pawłem Zarosą, to proszę o to, żebyście kliknęli subskrypcję, dzwoneczek i obserwowali nasze materiały w momencie, kiedy będą się pojawiały. Ta sprawa przykuła uwagę całego świata. Choć zaczęło się od pozornie drobnego incydentu. 25 maja wieczorem w Minneapolis George Floyd wszedł do sklepu, żeby kupić paczkę papierosów. Zapłacił banknotem 20-dolarowym, który zdaniem sprzedawcy był fałszywy. Wywiązała się sprzeczka, w wyniku której sprzedawca wezwał policję. Interwencja policji okazała się brutalna. Po zatrzymaniu Floyda i skuciu go kajdankami, jeden z oficerów przyklęknął na jego szyi i klęczał tak przez najbliższe 9 minut. I to mimo tego, że Floyd prosił go o to, by ustąpił i twierdził, że nie może oddychać. Oficer ustąpił dopiero, kiedy przyjechała karetka, jak się okazało, zbyt późno dla zatrzymanego, bo niestety George Floyd niedługo później zmarł. Całe zdarzenie zostało uchwycone, czy raczej nagrane przez przypadkowych przechodniów i to nagranie z tego wydarzenia szybko rozeszło się po internecie, wzbudzając gniew czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych i protesty najpierw w Minneapolis, a później w szeregu innych miast. Szybko pojawiła się również przemoc. Telewizja transmitowała płonące radiowozy, pojawiły się obrazki rabowanych sklepów, płonących budynków użyteczności publicznej, starć z policją. Do tego stopnia zdominowały te obrazki medialne przekazy, że część krytyków protestów w Stanach Zjednoczonych uznała je nawet za jedyny ich obraz, mówiąc tak, to nie są właściwie protesty, to są przede wszystkim zamieszki, nieskrępowana niczym przemoc, akty wandalizmu czy zwyczajne kradzieże. Trochę przypomina ta sytuacja polskie marsze niepodległości, gdzie czasami relacja medialna opierała się na kilku zadymiarzach wyrywających kostkę brukową czy podpalających telewizyjne samochody. Na próżno często organizatorzy Marszu Niepodległości tłumaczyli, że tak naprawdę maszerowało tam dziesiątki, setki, może tysiące spokojnych ludzi, często z dziećmi, z flagami, którzy po prostu przyszli demonstrować, a garstka zadymiarzy, których nie udało się opanować, rzutowała na wizerunek całego wydarzenia. Trochę podobnie jest w tej sytuacji, gdzie przede wszystkim z przekazu medialnego widzimy tych, którzy sieją przemoc i zamęt. A to często przysłania prawdziwy wymiar tych protestów i utrudnia zadanie kluczowego tutaj pytania. Czy rzeczywiście czarnoskórzy w Stanach Zjednoczonych mają powody, żeby protestować? Pozornie nie. Od lat nie ma już w Stanach Zjednoczonych przepisów jawnie dyskryminujących osoby o innym kolorze skóry. Nawet w Stanach Południowych segregacjonizm należy do niechlubnej, ale jednak przeszłości. Wiele inicjatyw rządu Stanów Zjednoczonych zmierzało do tego, żeby poprawić status czarnoskórych w USA, na czele oczywiście z akcją afirmatywną. Co więcej, znamy licznych czarnoskórych aktorów, sportowców, piosenkarzy, ba, był nawet czarnoskóry prezydent Stanów Zjednoczonych. Na co więc narzekać? W pierwotnej wersji amerykańskiej konstytucji, która powstała pod koniec XVIII wieku, Afroamerykanin, a właściwie afroamerykański niewolnik, został uznany za 3/5 osoby. Ten absurdalny zapis wiązał się z kompromisem, który powstał pomiędzy Stanami Północnymi a Południowymi. Wynikał z tego, że liczba reprezentantów w Izbie Reprezentantów, jaka przypadała na każdy stan, była obliczana na podstawie ilości mieszkańców. Na południu powstała obawa, że bardziej liczne stany północy szybko zyskają ogromną przewagę w kongresie i w związku z tym będą mogły przegłosować niekorzystne dla południa prawa, na przykład godzące w system niewolniczy. Stąd kompromis, który pozwalał do tych obliczeń liczby ludności, z której brała się później liczba reprezentantów, włączyć niewolników na południu jako owe niesławne 3/5 osoby. To rozwiązanie zniknęło z amerykańskiej konstytucji dopiero po wojnie secesyjnej, kilka lat po tym, jak zniknęła sama instytucja niewolnictwa. Dopiero od tego momentu Afroamerykanie, przynajmniej oficjalnie, stali się równoprawnymi obywatelami USA. Jednak na szczeblu stanowym i lokalnym powstało wiele regulacji prawnych, które miały zatrzymać
tę przepaść pomiędzy białą a czarną społecznością, tak zwane prawa Jima Crowa. Segregację potwierdził również Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w 1896 roku w głośnej sprawie Plessy vs. Ferguson, w której orzekł o tym, że społeczeństwo może być równe, ale osobno, separate but equal. I ten stan prawny utrzymywał się aż do lat 50. i 60. XX wieku, podczas to których dekad Afroamerykanie nie mogli korzystać z tych samych szkół, z tych samych restauracji, sklepów, często nie mogli zamieszkiwać tych samych dzielnic. Krótko mówiąc, żyli w tym samym państwie, ale na odrębnych zasadach. To wszystko zmieniło się w latach 50. i 60. za sprawą takich sądowych rozstrzygnięć jak sprawa Sądu Najwyższego Brown vs. Board of Education, działalności takich postaci jak Martin Luther King, wielkich protestów społecznych i ogólnego aktywizmu na rzecz równouprawnienia czarnoskórych obywateli. Dekada lat 60. to również początek bardziej agresywnych konfrontacji części czarnoskórych z systemem państwowym. Wielu z nich uznało, że dotychczasowe pokojowe protesty, jak na przykład te polegające na przesiadywaniu w restauracjach tylko dla białych, tak by utrudnić im skorzystanie z tych lokali, to zbyt mało, że czas nadstawiania drugiego policzka się skończył, że teraz potrzebna jest agresywna konfrontacja z policją i ze strukturą państwa, bo bez niej nic się tak naprawdę w ich życiu nie zmieni. Bohaterem tłumów stał się już nie Martin Luther King, ale Malcolm X. I to właśnie ten nurt spowodował, że zamieszki stały się częścią amerykańskiego życia. Pierwsze wielkie odbyły się w dzielnicy Watts w Los Angeles w 1965 roku, po tym jak policja zatrzymała siłą czarnoskórego kierowcę oraz potraktowała przemocą przechodniów, którzy protestowali w jego sprawie. Później doszło do kolejnych wielkich zamieszek w kolejnych latach, m.in. w 1968 roku po śmierci Martina Luthera Kinga przemoc rozlała się i protesty oczywiście rozlały się na cały kraj. Mieliśmy też zamieszki w 1992 roku, po tym jak sąd uniewinnił policjantów, którzy pobili Rodneya Kinga, mimo że całe zajście zostało sfilmowane. No i też sprawy w ostatnich latach tego typu protesty i zamieszki wybuchały m.in. w Ferguson, Charlotte czy wielu innych amerykańskich miastach. Scenariusz za każdym razem był bardzo podobny. Brutalna interwencja policji wobec czarnoskórego obywatela wzbudzała najpierw masowe protesty, a później również akty przemocy, wandalizmu czy zwyczajne kradzieże. Bezpośrednią przyczyną była więc policyjna brutalność, ale przyczyn należy szukać znacznie głębiej. Ponad 150 lat po zakończeniu niewolnictwa i 50 lat po zakończeniu segregacji wielu Afroamerykanów wciąż czuje się w swoim państwie obywatelami drugiej kategorii. The Economist przypomniał ostatnio The Similarity Index, a więc wskaźnik, który mówi o tym, jak bardzo posegregowane są amerykańskie miasta pod względem rasowym. Krótko mówiąc, czy wciąż występują w nich dzielnice dla czarnych i dzielnice dla białych. W 1970 roku ten wskaźnik wynosił 93%, co oznaczało, że segregacja jest niemal kompletna. W 2010 spadł do 70%. Nastąpiła więc znaczna poprawa, ale jednak nie da się nie zauważyć, że dla prawie 2/3 Afroamerykanów wciąż niewiele się zmieniło. Zamieszkują dzielnice, które są statystycznie biedniejsze, bardziej zaniedbane, bardziej obciążone przemocą i patologiami, a w związku z tym mają też gorsze szkoły, gorsze usługi, gorszą opiekę zdrowotną. To wszystko rzutuje na losy i przyszłość mieszkańców, którzy rodzą się w takich właśnie dzielnicach. Ponieważ w USA o przyjęciu do danej szkoły często decyduje miejsce zamieszkania, dla wielu afroamerykańskich dzieci oznacza to, że będą zmuszone uczęszczać do szkół o niższym poziomie edukacji, gdzie wielu uczniów nie dochodzi nawet do ostatniej klasy, z kolei szeroko obecna jest przemoc czy narkotyki. To już na wstępie znacząco zmniejsza ich szanse, by dostać się na dobry uniwersytet i z kolei przekłada się na ich późniejszą karierę zawodową, w której prawdopodobnie będą skazani na wykonywanie niskopłatnych prac. Będą mieli też problem, by wziąć kredyt, ponieważ wiele instytucji finansowych przyjmuje nieformalną, bo oczywiście nielegalną zasadę, by mieszkańcom konkretnych dzielnic nie przyznawać tego typu instrumentów finansowych. W związku z czym szanse na to, by przeprowadzić się w inny rejon miasta, by zmienić los swoich dzieci, również będą znikome. Oprócz tego będą im groziły zwolnienia z tych niskopłatnych prac, co ze względu na niski poziom oszczędności będzie rodziło dalsze problemy, na przykład z opłatą czynszu. Tu z kolei natrafiamy na kolejny problem, który znakomicie opisuje książka Eksmitowani, którą polecam.
Amerykańskie prawo daje bardzo szeroki zakres możliwości właścicielom nieruchomości do błyskawicznej eksmisji również z wykorzystaniem policji. Taka eksmisja, która mogła być następstwem utraty pracy, bardzo szybko zmieni życie konkretnego obywatela, który jej doznał, a to ze względu na to, że jej wpis obciąży go na przyszłość. Wielu właścicieli będzie nieprzychylnym okiem patrzeć na tego rodzaju klienta i w związku z tym nie będą wynajmować mu nieruchomości, będzie on więc skazany na nieruchomości o gorszym standardzie, być może wyższej cenie. W związku z tym po pewnym czasie w tych ludziach będzie narastała frustracja związana z poczuciem, że nawet najcięższa praca nie pozwoli im na zmiany swojego statusu. A do tego dochodzą jeszcze drobne uciążliwości. Na przykład takie zjawisko, które czarni szyderczo określają driving while black, prowadzenie podczas bycia czarnym, w nawiązaniu do driving while intoxicated, czyli prowadzenia pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Chodzi po prostu o to, że wielu Afroamerykanów doświadcza dużo częstszej i bardziej surowej kontroli drogowej, podczas gdy prowadzą pojazdy, niż to ma miejsce w przypadku białych obywateli. Tą nierówność w policyjnym traktowaniu tej konkretnej grupy rasowej widać również na przykładzie niesławnej polityki wprowadzonej w Nowym Jorku, tak zwanego stop and frisk. Chodziło o to, że oficer policji mógł na ulicy zatrzymać kogoś, kto wydał mu się podejrzany i przeszukać go prewencyjnie, nie mając po temu żadnych innych powodów poza własnym podejrzeniem. Jak się okazało, w większości przypadków zatrzymywano obywateli czarnoskórych albo latynosów, w większości przypadków niewinnych. Innym tego typu zjawiskiem jest shopping while black. Analogicznie chodzi tutaj o sytuację, w której czarnoskóry doświadcza dyskryminacji w sklepie bądź w innym punkcie usługowym, gdzie nie chce mu się udostępnić danej usługi czy obsłużyć, albo po prostu traktuje się go z o wiele większą podejrzliwością. Tego typu sytuacje powodują, że narasta w nich przekonanie, że nie są traktowani równo w tych samych sytuacjach. Problemy Afroamerykanów spotęgowały się jeszcze na skutek pandemii i wiążącego się z nią zamrożenia amerykańskiej gospodarki. Właściwie z dnia na dzień bezrobocie wzrosło do poziomów nienotowanych od wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku, a w związku z tym wiele osób straciło swoje źródło dochodów. Oczywiście ten problem nie dotyczy tylko czarnoskórych, ale statystycznie to oni zostali bardziej dotknięci przez obecny kryzys gospodarczy. Chociażby dlatego, że tylko 40% z nich mieszka w domach, które są ich własnością, w przeciwieństwie do białych, wśród których ten współczynnik wynosi ponad 70%. Również statystycznie w grupie czarnoskórych wyższe okazało się bezrobocie, a to z kolei oczywiście napędzało frustrację. Identyfikując to zagrożenie w ostatnim klubotygodniku przed 2 tygodniami, mówiłem o możliwości wystąpienia masowych buntów w 2020 roku. Ich przyczyną oczywiście jest frustracja związana z kryzysem gospodarczym, ale jednak potrzebują one pewnej konkretnej sytuacji, które wyzwolą społeczny bunt, i ta sytuacja nadeszła w postaci George'a Floyda i interwencji policyjnej, która została sfilmowana i później rozprzestrzeniła się za pomocą mediów społecznościowych. To dało sygnał do szerokiego buntu. Ameryka zapłonęła na skalę niewidzianą od kilkudziesięciu lat. Protesty mają więc zupełnie realną podstawę. Dziesiątki lat złego traktowania Afroamerykanów, najpierw jako niewolników, później jako obywateli gorszej kategorii, zepchnęło wielu z nich na społeczny margines, popychając ich w stronę przestępczości czy patologii. Te zjawiska z kolei rzutują na sposób, w jaki znaczna część amerykańskiego społeczeństwa postrzega Afroamerykanów, co z kolei przekłada się na to, jakie szanse i jakie losy mogą ich spotkać w późniejszym życiu. Na to wszystko nałożył się kryzys gospodarczy związany z pandemią, bezrobocie, bankructwa, eksmisje. W końcu pojawił się przypadek George'a Floyda, który został uchwycony przez przypadkowego przechodnia, opublikowany w internecie, i to wzbudziło słuszny gniew. Nie dlatego, że George Floyd był świętym, wręcz przeciwnie, był byłym skazańcem, osobą nadużywającą narkotyków, ale dlatego, że sposób, w jaki został potraktowany, był z całą pewnością nieadekwatny do przestępstwa, któremu zarzucano. I to spowodowało, że w Stanach Zjednoczonych wybuchły zamieszki na niespotykaną do tej pory skalę. Nie uważam, że ta trudna historia stanowi usprawiedliwienie aktów przemocy czy wandalizmu. Co więcej, są one kontrskuteczne dla samych protestujących, bo pozwalają łatwo zaszufladkować cały ten ruch jako tak naprawdę orgię przemocy i niekontrolowanej przestępczości. Zdaję sobie
również sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znalazła się amerykańska policja i Gwardia Narodowa, której reakcja musi być na tyle ostra, by ograniczyć dalszą eskalację przemocy, ale z kolei na tyle ostrożna, by jakiś kolejny incydent nie sprowokował dalszego wzmożenia protestów. Wszystko to oczywiście pod czujnym okiem telewizyjnych kamer i ogromną presją opinii publicznej. Zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu wydarzenie szybko obrasta tłumem ludzi niezwiązanych z protestami. Dziennikarzami, politycznymi radykałami, influencerami z internetu, czy chociażby zwykłymi zadymiarzami i przestępcami, którzy po prostu korzystają z okazji. Wiem, że internet, a zwłaszcza media społecznościowe, sprzyjają powstawaniu masowych ruchów, które później przekształcają się tak naprawdę w zjawisko popkulturowe i rozlewają się na inne kraje w sposób często nie do końca sensowny. Znakomitym przykładem jest zdewastowanie pomnika Tadeusza Kościuszki w Polsce tylko dlatego, że ktoś zdewastował podobny pomnik w Stanach Zjednoczonych. Ocena wydarzeń w USA nie może więc być jednoznaczna. Przedstawiając szerszy kontekst tych wydarzeń, starałem się, by drzewa nie przesłoniły nam lasu. Problem rasowy w Stanach Zjednoczonych istnieje i jego ignorowanie bądź dyskredytowanie nie spowoduje, że on zniknie. Amerykańskie władze w ciągu ostatnich dekad z całą pewnością zrobiły wiele, by tę rasową nierówność zasypać, ale do momentu, w którym każdy czarnoskóry obywatel poczuje się równy białemu, wciąż jeszcze daleka droga. Anegdotycznym dowodem na to może być fakt, że George Floyd próbował zapłacić za papierosy banknotem 20-dolarowym, na którym wciąż widnieje wizerunek Andrew Jacksona, właściciela niewolników, znanego z tego, jak brutalnie traktował inną mniejszość w Stanach Zjednoczonych, rdzennych Amerykanów. Pozostaje jeszcze jedno pytanie, na które chciałbym spróbować odpowiedzieć w tym klubotygodniku. W tym roku czekają Stany Zjednoczone wybory prezydenckie pomiędzy Donaldem Trumpem i Joe Bidenem. Któremu z nich ta sytuacja, która obecnie ma miejsce w kraju, będzie sprzyjała, a któremu zaszkodzi? Dla Donalda Trumpa to mogła być szansa. Na początku roku, jeszcze w lutym, za podstawę swojej reelekcji obecny prezydent uważał znakomite wyniki gospodarcze. Wzrost, niskie bezrobocie, rekordy bite przez nowojorską giełdę. To wszystko runęło jak domek z kart, kiedy przyszła pandemia i wyniki gospodarcze zanurkowały bardzo gwałtownie, podkopując tym samym oczywisty plan Trumpa do reelekcji. Pandemia okazała się więc pierwszym realnym kryzysem prezydentury Donalda Trumpa i trzeba powiedzieć, że ten test nie poszedł mu najlepiej, przynajmniej zdaniem wyborców. I nie chodzi tu nawet o ogólnonarodowe sondaże, bo tam od początku dosyć stabilną kilkupunktową przewagę wciąż utrzymuje Joe Biden, co zresztą nie ma większego znaczenia. Hillary Clinton prowadziła w tym sondażu praktycznie do samego końca. Bardziej istotne jest, że na przykład akceptacja dla pracy Trumpa wcale nie wzrosła znacząco na skutek epidemii, wręcz przeciwnie, utrzymuje się na podobnym poziomie, a więc nie ma efektu podobnego do tego, jakiego doświadczył George Bush po zamachach na World Trade Center. Co więcej, coraz głośniej jest o tym, że Trump traci wyborców w kolejnych kluczowych grupach, wśród kobiet czy wśród starszych Amerykanów po 60 roku życia. Dodatkowo sondaże pokazują, że w chwili obecnej przegrywa niemal w każdym ze swing states, o które będzie się toczyła walka w ramach wyborów, a także, że coraz gorzej spisuje się w sondażach w tych stanach, które jeszcze do niedawna uważał za własne, za takie, o które nawet nie będzie musiał specjalnie toczyć walki, jak Arizona, Ohio czy Texas. Wszystko to sprawia, że nastroje w sztabie Trumpa nie są bardzo optymistyczne. Dlatego wydawało się, że wybuch protestów i zamieszek może dać Trumpowi szansę na odwrócenie negatywnego trendu. Że tak jak Richard Nixon w 1968 roku będzie mógł zaapelować do tych Amerykanów, którzy są przestraszeni widokiem płonących radiowozów i że to będzie ten argument, który wielu przekona, by jednak z Trumpem pozostać, chociażby w tej grupie starszych wyborców, o której mówiłem wcześniej. Bo to Trump mógłby być tym prezydentem, który nie boi się skorzystać z mocnych środków, by zaprowadzić porządek w kraju i opanować sytuację. Zresztą sam Trump starał się w tę narrację bardzo szybko wpisać. Kłopot jednak w tym, że odpowiedź Trumpa na ten nowy kryzys nie napawa specjalnym optymizmem. Prezydent najpierw ograniczał się do wojowniczych wypowiedzi na Twitterze, później, kiedy zamieszki i protesty przeniosły się pod Biały Dom, ukrył się w bunkrze przygotowanym po 11 września na potrzeby amerykańskich prezydentów w sytuacji zagrożenia. Później, kiedy już z tego bunkra wyszedł, wystraszył się chyba tego, że zostanie to odczytane jako słabość i postanowił być prezydentem twardym. Zapowiedział więc, że na podstawie przepisów z XIX wieku wyprowadzi na ulicę wojsko, by tłumić zamieszki.
To z kolei spotkało się z rzadko spotykaną krytyką ze strony kół militarnych, które do tej pory raczej Donalda Trumpa wspierały. Tym razem wojskowi wystraszyli się, że podobny incydent mógłby podkopać zaufanie do wojska w amerykańskim społeczeństwie. Przeciwko deklaracjom Trumpa wypowiedział się zresztą jego własny sekretarz obrony, Mark Esper. No i w końcu Trump wycofał się z tej deklaracji, ale podjął kolejną ryzykowną i chyba niepotrzebną akcję. Postanowił wybrać się na spacer do kościoła oddalonego niewiele od Białego Domu. Kościół noc wcześniej omal nie został podpalony przez demonstrantów. Trump wybrał się tam zrobić zdjęcie, ale żeby mógł tam dojść na własnych nogach, służby mundurowe musiały rozpędzić tłum za pomocą gazu łzawiącego. Znowu niezbyt korzystne dla prezydenta obrazki. Wszystko to składa się również na fakt, że coraz więcej osób wśród prominentnych republikanów wstrzymuje się z poparciem Donalda Trumpa, z deklaracją, że będzie na niego głosować w wyborach prezydenckich, albo jawnie mówi, że na niego głosować nie będzie, jak na przykład George W. Bush czy były sekretarz stanu Colin Powell. Realny wpływ tych zdarzeń na poparcie dla prezydenta Trumpa poznamy zapewne dopiero za kilka tygodni. Wiele może się tutaj jeszcze zmienić, ale wydaje się, że ta jego odpowiedź na kryzys, która do tej pory była raczej kiepska, może jeszcze bardziej pokrzyżować jego wyborcze plany. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego Klubu Tygodnika. Oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego kanału, a także do podzielenia się opiniami w komentarzach. Jeżeli się nie zgadzacie, nie zgadzacie, macie inne zdanie, chcielibyście coś dopowiedzieć, na coś zwrócić naszą uwagę, to jest właśnie Wasze miejsce. I oczywiście zapraszam już za tydzień na materiał Piotra Trudnowskiego. Będzie z całą pewnością związany z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi w Polsce.